Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Hollow Knight. A więc tak, dzisiaj jesteśmy z powrotem, jak Złotek zwał, w Deepnest. I tak, niektórzy mogą myśleć po co, inni powiedzą, no znowu będzie się męczył ze skakaniem. Odpowiedź brzmi, nope. Nic z tych rzeczy. Po ostatnim ulepszeniu mieczyka chciałbym dzisiaj, powiem wam szczerze, zemścić się na na Hornet i na innych wrogach, ale zobaczyłem, że w sumie mamy tam nieodkryte tereny. Po pierwsze do tej maski, to z chęcią bym zobaczył, a po drugie polazłbym tutaj teraz jeszcze znalazłem jakieś sekretne przejście. Ja powiem szczerze, nawet nie wiem, co mnie tak skłoniło do tego, ale mniejsza. Więc tak, po prostu zobaczyłem, że mam tutaj trochę nieodkrytych rzeczy. Kolejne? Kolega? Nie. Serio? Tak łatwo dostępny kolega to był? Dobra, kolejny grab uratowany. W sumie, tak. I dobra, mniejsza. Swoją drogą tak jeszcze tylko dodam. Co? Co to jest? Mniejsza z tym. No wracając, co jeszcze chciałem wspomnieć? No tak, udało mi nie się ogarnąć moje wcześniejsze problemy z padem, więc tak. Przycisk skoku zwany jako A. No proszę, nie ma. A mniejsza, no tak więc. Przycisk skoku zwany jako A już nie będzie mi świrował. Naprawiłem go na tyle, na ile się da. Więc teraz wszelkie lamy związane ze skakaniem i tak dalej są tylko moją kwestią. Ale mniejsza i... O. Okej. To, że nie wiem, co powiedzieć o tym czymś, bo to jest... Tak naprawdę jakbyśmy tu byli my. Ale co chwilę to coś znika, więc... Dziwne. Nie wiem, może to jakiś empec będzie, z którym będziemy mogli pogadać i... coś jeszcze... Ale dobra, tam widziałem dalszą drogę, tutaj też było to oczywiście. Trochę pieniądzów. Zawsze się przyda, patrząc na to, jak drogie było ostatnie ulepszenie. A nadal... Przypominam, jesteśmy 9000 pod kreską. O, proszę. To było ciekawe. Pierwszy raz widziałem poruszającą się tą istotem. I okej, mamy skróta. Obok kolegi w sumie. Dobra. Ale mniejsza, zobaczmy, co tutaj jest, bo całkowicie odkryłem miejsce, w które... No przynajmniej zapowiada się ciekawie. Chociaż pewnie to będzie jak zwykle jakieś ślepa uliczka, gdzie będzie trochę geła na końcu. Gratulacje, jesteś wspaniałym zwiedzaczem. Masz nagrodę Rancidega. Ja cię znam, grę już na tyle, że... Niestety podejrzewam takich zagrań wszędzie. Co jest? Aha. Dobra, nie podoba mi się to. Okej, dobra, bardzo mi się to nie podoba. Co to? Co to jest? Nosk. Dobra. Nie ma co czekać. Trzeba to bić zabić czym prędzej, zanim to będzie biło zabiło nas. Łocie! Pluję pomarańczowym kwasem. Nie podoba mi się. Idź mi stąd. Idź. O, oko. Okej, dobra, widzę. Widzę. Nie jestem ślepy. Nie jestem ślepy. Dobra, GG, tak, wiedziałem. Moja nieostrożność doprowadziła mnie do śmierci. Ale dobra, nieciekawa sprawa, muszę przyznać. Ale skoro tak jestem taka, a nie inna sytuacja i kiepsko będzie, tak szczerze mówiąc. Nie wiem, czy to dobry pomysł, wiecie, pomyślałem, że może bym spróbował z tym. Oczywiście pewnie to złamiam, ale... Może warto byłoby zmienić to wszystko. Ewentualnie heavy blow, nie wiem, steady body? W tym steady body da mi większą kontrolę nad atakami. Nie heavy blow, przecież tego nie mogę. Teraz nie będzie mną majtał, kiedy będę atakował, więc dobra. Dobra, mniejsza. Bo szczerze spodziewałem się różnych rzeczy. Nawet się spodziewałem, że będziemy walczyć z kimś, kto ma takie same możliwości jak my, ale... No nie spodziewałem się, że to... O, jakimś monstrum...
które tylko imituje. Już chciałem powiedzieć, wow, dziwne, że nie dostałem obrażeń w taki głupi sposób, ale... Tak, za wcześnie się pochwaliłem. Musiałem po prostu dostać w jakiś głupi sposób obrażenia. Ale dobra, mniejsza. Mniejsza o to... Po prostu... Nie, ja muszę zobaczyć, co się za tym kryje, bo jeśli takiego bossa dali, to... Przynajmniej mnie się wydaje się, że musi być jakaś większa nagroda za pokonanie go. Ciężko mówić bossa, mini bossa. No wiecie, po prostu powiedzmy elitarnego wroga. Tak będzie bezpieczniej. I... Aha, czyli to coś od razu tutaj już biega jak głupie. Okej. Nie ma tego wrzasku przygotowywania. Po prostu od razu walka. No to w takim razie będzie GG. Tutaj nie ma co ukrywać. Tak, będzie GG. Kiepsko, kiepsko, powiem wam. Bardzo kiepsko. Zaryzykuję. Biorę coś, co mi się zepsuje, ale muszę. Ja chcę go pokonać, bez duszy ciężko to będzie zrobić. Ja w ten sposób w teorii będę miał znacznie mniejszy zasięg ataków, ale... Może obrażenia większe z posiadania Fragile Strength się opłacą. Chociaż powiem wam szczerze, jest taki jeden problem z tym wszystkim. Prawda jest taka, że chyba nigdy Fragile Strength'a nie używałem, więc nie wiem, do ile on zwiększa te obrażenia. Może się okazać, że to był błąd. Ewentualnie mógłbym jeszcze Fury of the Fallen wziąć, wtedy mnie już to jedno serce bił znacznie mocniej. Okej, okay, jest różnica. Okej. Okay. Nie. Zbyt chaotyczne bestie jak dla mnie. Nie wierzę. Oczywiście. Oczywiście, że złamałem, teraz będę musiał płacić jeszcze za naprawę. Pęknięty. Smutny. Dobra, nie. Nie ma co myśleć o takich rzeczach. Bierzemy wszystko, co się da. I to ostatnie cokolwiek to będzie musi... Musi być naprawdę... Dobra. W sumie to może być okej. Okay. W ogóle patrzcie... Patrzcie. Albo mi się wydaje, albo nam się animacja chodzenia w ogóle zmieniła i faktycznie jesteśmy trochę szybsi. Nie, nie jestem pewien. Może trochę. Nie, nie zmieniła się, ale jesteśmy szybsi, więc to może być potrzebne do walki z czymś takim. Wiecie, takie szybsze poruszanie się. O ile naprawdę jesteśmy szybsi, więc nie tak, że tylko mnie się to wydaje. Już nie, definitywnie jesteśmy szybsi. Mam nadzieję, że naprawdę tak jest. Bo ogólnie mówiąc, taka ciekawostka, wiele gier oszukuje z tym, że właśnie jakieś takie biegi przyspieszają postać czy coś. W rzeczywistości to dosłownie jest w taki sposób skonstruowane, że nieważne, czy jest się w stanie biegu czy chodzenia zwykłego, zawsze prędkość jest taka sama. A to tylko ma psychologicznie oddziaływać na gracza, że tak, jestem szybszy czy coś. Oczywiście są gry, w których naprawdę to działa. I niejednokrotnie jest też tak, że ludzie to posprawdzali. Okej, dobra, nie można się odbijać tu od ścian. Warto wiedzieć. I dobra. Nie wiem. Nie wiem, jak wygrać. A, ani razu nie trafiłem, super. Nie. Nie, padnę tu. Halo? A, nie mam duszy na wyleczenie się. Ja to jestem lama. Wiecie co najgorsze jest to, że ja to będę powtarzał tu non stop, ale ja po prostu się tak łatwo nie poddam. Powiedzmy, że... A nie, tam duszy nie odzyskam w ogóle, jeśli... Powinienem chyba już wycinać to wszystko. I też. Ja nie wiem. Nie wiem, czemu jestem taką lamą. Czy jest kwestia grania na padzie, kwestia bycia mną, czy co?
Ale nie, ja muszę po prostu ostrożnie podchodzić, nie machać na pałę za przeproszeniem tym mieczykiem. Okej, okay, czyli jak on już na mnie szarżuje, to jest szybszy ode mnie. I w ogóle ciężko stwierdzić... Aha, no super! Czy nawet... Nawet moje skoki nie zawsze mnie przed nim ochronią. Okej. Okay. Nawet nie wiem co... Aha, dobra, teraz to. Brawo! Wspaniale. Nie. Wiecie, nie chodzi o to, że on jest jakimś ciężkim wrogiem. Jest dla mnie za szybki po prostu. I wiecie co, nie pokazuję tego więcej i ja spróbuję go sam pokonać nawet. Ewentualnie, jeśli będę jakiś dobrze sobie radził w walce, to wznowię nagranie, ale póki co, widzimy się za chwilę. Ja tak nie mogę, ale nie chcę się poddawać, bo tam już nie odzyskam tych dusz w żaden sposób. Było tak blisko. No cóż, 21 podejść, nadal nic. Ale powiem wam szczerze, znalazłem to, co jest najlepsze, patrzcie. Te dwa piękne przedmiociki robią robotę. Mogę po prostu dzięki temu strasznie, ale to strasznie po prostu dużo się leczyć i szybko się leczyć, więc tak. Powiem wam szczerze, ja czuję, że go pokonam. To już ostatnia próba, dosłownie mówiąc, jeśli się nie uda, trudno. Porzucamy to, co nam tam zostało. A póki co tak, spróbuję z mniejszym zasięgiem. Bo tylko na... Longnailu z quick slashem, bo czasem brakowało mi tej prędkości. Wiecie, może tym razem się uda. No, i ogólnie mówiąc, muszę powiedzieć szczerze, nauczyłem się już jednej rzeczy o tym bossie. Najlepiej go po prostu przeskakiwać i odbijać się od niego. I starać się go nie atakować za często, tak bezpośrednio. Nie mówię, że to zła opcja, bo czasem trzeba. Ale tak, po prostu atakować go jak najlepiej, a w momencie, kiedy on robi te ataki od góry, wychwycić go w dobrym momencie, żeby po prostu się poleczyć na weak focus. I powiem szczerze,
Quick Focus jest tutaj zbawienny. Naprawdę. Okej, okay, tutaj trochę dało się potrafiać, ale tak. Okej. Okay. O, teraz proszę. Szybko się wyleczyłem za jeden, już prawie za dwa nawet. Spada się za dwa, bezpośrednio nie udało. Ale okej. Okay. Jak tylko zacznie robić te swoje inne ataki, a zresztą dobra, widzicie, zrobił to i proszę, trzy leczenia w chwilę. Prawda, i tak będę głupio dostawał, bo skupiam się teraz mocno na gadaniu, a nie tylko na tym, żeby to przeżyć, ale tak. Widzicie, w którą stronę to zmierza. Robić podwójny skok, kiedy jest taka okazja, byleby po prostu omijać jego ataki i od góry go bić. Jeszcze raz, czasami nie wszystko się udaje. I teraz tak, hop. O, powinienem się widzieć, w którą stronę będzie biegł. Teraz szybko podleczyć się, chociaż o dwa. I widzicie, wykorzystywać okazję, że tak nazwę, do tego, żeby gdzieś tylko da tego chociaż trochę poranić. Teraz jest sytuacja dobra, więc... O, proszę. Naprawdę się udało. I tak, widzicie. Leczenie, leczenie i jeszcze raz leczenie. Tutaj na to trzeba postawić, bo inaczej nie dam rady. Spadnie na mnie pewnie. A nie, dobra, to jest takie prawie, że safe zone. Mówię prawie, bo jednak niestety trafiło ostatecznie. Ale tak, ktoś mówi, że to podejście może być tym, które będzie najbliżej pokonania bestii. Nie. Nie, ja naprawdę nie mogę gadać. Powiem wam szczerze, to, że gadam i się rozpraszam, powoduje, że właśnie coś takiego się dzieje. Ale tak, to działa. Więc... Mówię, że już koniec, ale ja muszę spróbować. Ja tak nie mogę poddać się. Po czym oczywiście idziemy na Hornet, powiem wam szczerze. Musimy ją dzisiaj pokonać, to jest ten dzień, czuję to. Udało się! Nie wierzę w to, ale to się... Udało się! Nie, powiem szczerze, nie wiem ile mi to zajęło. Ale udało się w końcu. Proszę, takie czarmy okazały się zwycięskie. I powiem szczerze, to było to podejście, jak to ostatnio się pożegnaliśmy. No cóż, po czymś takim czuję się naprawdę porządnie. I z chęcią poszedłbym jeszcze na coś więcej, więc jak mówiłem, prawdopodobnie Hornet. A tutaj mamy... Taylor. Dobra, fajnie, fajnie. Ale tak. Zanim jednak pójdziemy bezpośrednio do Hornet, chciałbym jeszcze zobaczyć. Chociaż nie wiem. Mógłbym, wiecie, pójść, zobaczyć, co tam jest, tak dalej. W ogóle. Ale czy aby na pewno warto pójść, zobaczyć, co jest tam na drodze do maski? Jak to już mieliśmy takie problemy. Ja osobiście powiedziałbym, że niekoniecznie. I tak, jeśli chodzi o sam w sobie zamysł tego, to tak. Teraz, jeśli chodzi o Hornet, do której pójdę za chwilę, tylko najpierw muszę wam powiedzieć. Mój plan jest podobny, tylko odmienny pod tym względem, że na początku chciałem spróbować standardową strategią na Longnaila plus Mark of Pride. Jeśli to się natomiast nie uda, bierzemy tego Quick Focusa. Ewentualnie mogę zrezygnować z Grabsonga i zostać z Mark of Pride'a. Nie brać po prostu Longnaila. Longnaila. Wiecie co, w sumie to może być dobry pomysł. A, nie muszę mieć obu. Stojąc idealnie na tym kamieniu, pomiędzy kamieniami, sięgam prawie końcówki. Nie, dobra, sam Mark of Pride powinien wystarczyć. Dobra, no to idziemy w takim... sposobie. No, dobra, tylko gdzie my jesteśmy? W sumie jestem w stanie rozpoznać miejsce, więc... Po prostu widzimy się za chwilę już u Hornet. Witam ponownie. Nie jesteśmy jeszcze u Hornet, jak widzicie, ale znalazłem coś takiego.
Więc tak. Niby nic wielkiego można byłoby powiedzieć, ale... Ale tak, znalazłem coś, czego wcześniej tutaj nie zauważyłem. O. I proszę, jest tu kolega. Jakaś taka szczela lokacja. Powiem szczerze... O. Fajne. Tylko teraz tak. Okej. Widzę, że jest coś tego więcej, tylko... Problem polega na tym, że my tutaj... Okej, weszliśmy, super, jest kolega, ale... Cokolwiek jest tam dalej, póki co jest dla nas niedostępne. Ale mniejsza z tym i tak. Brawo ja, że to wpaczałem. Więc tak, możecie być ze mnie dumni. I cóż, wygląda to, że w takim wypadku odcinek może być dłuższy niż myślałem. Tak swoją drogą, bo jeśli to znalazłem, to kto wie, ile jeszcze innych takich rzeczy popomijałem. Oczywiście chciałbym pokazać jak najwięcej rzeczy, a nie tylko dwie walki, w sumie nic więcej. Więc tak. A. W sumie błędem jest to, że chodzę tutaj bez tego, jak to się nazywa. Bez wykrywania tych. Znaczy bez wskaźnika na mapie. Ale poradzimy sobie, nie jest aż tak źle ze mną. Nic, szkoda też, że nie jesteśmy w stanie odbijać ich ataków. Przydałoby się tak mieć możliwość odbijać ataki tych plujących. Ale to ja fantazjuję i to moc... Czy ja właśnie dostałem do czynienia z zwykłych komarów? Chyba tak. Ale dobra, mniejsza z tym. Dobra, tylko żebym z daleko nie polazł. Znowu. Mówię ci, nic tędy droga, żebym się zagalopował. Więc tak, pewnie idę źle i dostałem jeszcze ponownie od tego komara, super. Po prostu... I... Te, żebym się zagalopował prawie. Na całe szczęście przypomniałem sobie, żeby sprawdzić mapę i mniej więcej się orientuję w tym co, jak, gdzie, kiedy. Więc tak, teraz już mówię serio, widzimy się u Hornet. Prawdopodobnie. No dobra, jesteśmy już. I teraz jak tylko tak na wstępie powiem, ja się wyciszam, nie będę nic pepelał, bo w ten sposób się lepiej skupię na walce i może im pokonam. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo nie chciałbym wyjść na takiego lamę, który nigdy jej nie pokona. Więc zapraszam do obserwowania mojej pięknej bitki. Oczywiście, za bardzo się skupiałem na tym, żeby bić zabić za mało na unikaniu. Widać, że tradycji nigdy nie będzie zadość. Dobra, czyli trzeba zrobić podejście numer 2. Zobaczymy jak pójdzie tym razem. Ogólnie będzie to podejście numer nie wiem ile, bo już powiem szczerze, przy walce z nim nie liczyłem. Ale tamtego poprzedniego pokonałem chyba za 22, 23 razem, więc tak, tamtego. Tutaj mam nadzieję, że wynik jest mniejszy. Bo nie chciałbym, wiecie, aż tak się męczyć ze wszystkim. Ale tak, podejście numer kolejny i zobaczymy. Tym razem będę grał ostrożniej. Okej. Wniosek nawet z Quick Slashem nie jestem w stanie zaatakować w taki sposób, żeby uniknąć tej igły, która powraca. Więc tak. Dobra. A trzymaj z mrocznej duszy. Masz zmieczyka, masz zmieczyka. I tak. I masz z mrocznej duszy. I masz z mieczyka. Dobra, odpoczynek, mogę się chyba wyleczyć. Tylko raz, serio? To poza tym przyspieszenie leczenia biorę, tylko raz się mogłem wyleczyć. Ale dobra, to jest wszystko kwestia mojej lamy. Niczego więcej. Aha, i oczywiście musiałem wpaść w jeden z tych punktów.
prostu nie da się, żeby nie wpadł. Okej, okay, spokój. Spokój się, gwiazdy kluczu. Teraz musisz ostrożniej grać przez chwilę. Znacznie ostrożniej. Najlepiej. Dobra. No, za dużo. Za dużo kolczastych nitków. No, proszę cię, gro. Czy ja ci takiego zrobiłem, że tak mnie... Nie. Nie, nie i jeszcze raz nie, nie. Nie. Po prostu nie. Nie i jeszcze raz nie, nie. Nie. Ja nie idę już bez Grabsonga i bez Quick Focusa. Ale zawsze Grabsong musi być też ze mną. Po prostu nie czuję, żebym bez niego miał jakąkolwiek nadzieję na wygraną. Wiecie, w ten sposób jestem taką lamą, że dostaję obrażenia co chwilę. Dobra, no to co chwilę dostaję też energię duszy, żeby móc sobie się leczyć bardziej często. Nie, tak serio. Jestem totalnym idiotą lamą, nie umiem w to grać, wiem. Nie musicie mi tego powtarzać. Dokładnie jestem świadom tego, jak bardzo nie ogarniam, ale spokojnie. Jest nadzieja, że może za kilka lat się to zmieni. Tak. Wiecie, w takim tempie to kilka lat mi zajmie przejście tego Hollow Knighta do końca. Jak ja zwykłego bossa nie potrafię pokonać. To jeszcze takiego, którego wcześniej pokonywałem. Teraz mam tylko kilka nowych trików. Więc wiecie, no to też nie jest tak, że to jest coś całkowicie nowego. A ja i tak mam z tym problemy. To jest jeszcze bardziej po prostu haniebne. Dobra, dobra. A teraz spokój. Wewnętrzny spokój. Determinacja. Te sprawy. Jak to Undertale gadał. I zobaczymy, jak to wyjdzie. No nie, zacząłem okazję na leczenie. Bo oczywiście musiałem uderzyć idealnie wtedy, kiedy ona miała kiedy ona łapała oddech. Znaczy mówiąc, zaprzepaściłem naprawdę moją ostatnią pewnie szansę na leczenie. Inaczej mówiąc, GG, przegraliśmy. A było tak blisko. Chyba, że magicznym trafem pośle na kreatywności ma więcej niż 3 fazy. No, o tym właśnie mówiłem. To teraz mi zaprzepaściło wygraną. A gdybym był ostrożniejszy. Więc wiecie co, widzimy się z powrotem na walce z nią. Jak już mówiłem. I miejmy nadzieję, że tym razem wygram, bo jeśli nie, to ja po prostu dostanę jakiegoś załamania nerwowego. Widzimy się podczas drugiej przerwy na leczenie, więc... Panie i panowie, to jest szansa na to, że nam się udało. I w sumie nie wiem, czym tak dziwnie do was powiedziałem, panie i panowie, bo ja tak za ciebie nie gadam, ale dobra. Mniejsza o to. Musimy to wygrać. I w sumie najpierw będzie, jeśli chyba zamilknę. Wow. Po pierwsze, wow, wiecie, w ogóle ją pokonaliśmy. A po drugie, wow, że miała 4 fazy, a nie 3. 3 przerwy na leczenie. Dobra. Ale mi się z tym, teraz posłuchajmy jej. Taki potężny. Możesz to zrobić, jeśli posiadasz wolę. Ale czy... jesteś w stanie podnieść swe ostrze, znając jego tragiczne coś tam, chyba, nie wiem, czy tragiczne początki, czy... tragiczny koncept i znajdź samego siebie, więc zrób to, duchu Hollow Nest, udej się naprzód, wypal znak na twojej skorupie i ogłoś się królem. Okej, okay, zaczyna się robić mocne picko, muszę przyznać, ale dobra, udało nam się i to jeszcze
Co ciekawe, w normalnym czasie antenowym, więc... Wiecie co, może nawet odwiedzimy jeszcze jakieś inne miejsce? Zrzucona skorupa. Jesteśmy wewnątrz tych ponoć gniących zwłok. I... O, coś tutaj jest. Jakiś ładny znaczek. Oznaczony znakiem królewskim. Hollow Nest rozpozna nowego władcę. Królewskie bramy się otworzą. Okej. Okej, dobra. Zawaliło się. Super. Aha! Czyli... Co? Czemu ona nas ocaliła? Ja nie mówiła, że mogę to zrobić, jeśli mam wolę i tak dalej, ale... To ona nie jest naszym przeciwnikiem jakimś, który nie chciał, żebyśmy to zrobili i nas ciągle chciał testować? Ona nas... wspiera. Wow. Ciekawe. Ale dobra, dobra. Wiecie co? Stało się tak dużo. Ja muszę to wszystko przemyśleć, więc na tym kończymy epizod. Już w następnym odwiedzimy jedną z masek. A póki co to by było na tyle, więc dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo jestem zachwycony tym, że po prostu dwóch mega ciężkich bossów pokonaliśmy. To z tego, że prawdopodobnie nie będą łatwi w porównaniu z tym, co czeka przed nami. Ale mniejsza. Więc no, super i do zobaczenia już za dwa dni, więc trzymajcie się i hej, hej!